Od pewnego czasu nosiłem się z zamiarem opowiedzenia trochę o treści tej książeczki. Jest to książeczka napisana przez Briana Reynoldsa, Jesus is Jehovah. Jest to wydane przez Believers Bookshelf Canada. Autor akurat miał okazję być u nas kiedyś w Polsce i miałem okazję poprosić go, żeby podpisał mi autorsko ten egzemplarz. I teraz się nadarza okazja, ponieważ mam pomoc od pewnej młodej siostry, która pomogła w przygotowaniu tekstu polskiego i dzisiaj zaczynamy. Jezus jest Jehowa. Rozważania nad boską chwałą Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan miało nieprzyjemne doświadczenie zetknięcia się z członkami pewnej organizacji religijnej i usłyszenia słów, że Jehowa jest Bogiem, a Jezus Chrystus jest tylko Bogiem stworzonym przez Jehowę, gdzie słowo Bogiem w odniesieniu do Jezusa, jeśli jest pisane, to pisane jest z małej litery. W takich przypadkach często zdarza się, że chrześcijanie, nawet prawdziwie wierzący, są zdezorientowani takim spotkaniem i czują, że nie są w stanie obronić się przed tą nieprawidłowością. To dr Walter Martin zauważył kiedyś, że przeciętny członek sekty może zamienić przeciętnego chrześcijanina w precla w ciągu 30 sekund. Znaczy, może wprowadzić chrześcijanina potężne zamieszanie. Jest tutaj taka gra słów. Może to przesada, ale ma w sobie więcej niż tylko trochę prawdy. I celem książki Briana Reynoldsa jest wykazanie na podstawie Pisma Świętego, że Pan Jezus Chrystus jest Jehową. I to, co mamy dzięki pracy Briana Reynoldsa, jest podzielone na takie dwa naturalne punkty. I te dwa naturalne punkty mają inny cel. Ten pierwszy punkt omawia odpowiednie fragmenty Pisma Świętego, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu, w celu wyjaśnienia prawdy, że Jezus jest Jehową, ale z dużym naciskiem na czcigodność. I tu Brian odchodzi nieco od tematu głównego, aby zbadać też inne linie myślowe, które same się nasuwają. Jednak ostatecznie będzie to miało na celu wzmocnienie chwalebnego tematu oraz pouczenie i zbudowanie tych, którzy Słowo Boże czytać będą w tych miejscach, które są omawiane. I to odbieganie od tematu oczywiście nie jest nigdy rozproszeniem się. Ten drugi punkt jest skoncentrowany na analizowaniu tych samych tekstów biblijnych, jak przy pierwszym punkcie, i w rzeczywistości stanowić może pewnego rodzaju podsumowanie materiału wcześniej omówionego. I mówiąc w skrócie, celem tej drugiej części jest wyposażenie tych, którzy chcieliby w skrócie uzyskać taką informację, w taki zbiór punktów biblijnych, aby wyposażyć ich na okoliczność stykania się z grupami takimi jak
Chrystadelfianie, Świadkowie Jehowy i tym podobne grupy badackie, badacze Pisma Świętego i tak dalej. I to wyposażenie będzie w narzędzie do obalania ich błędnego rozumowania. Oczywiście, te nasze rozważania to nie jest podręcznik. Takich podręczników już sporo powstało, więc nie jest celem, żebyśmy tworzyli jakiegoś rodzaju podręcznik do postępowania z duszami uwikłanymi w heretyckie systemy, które zaprzeczają bóstwu Chrystusa, lecz raczej ma to służyć jako podręczne lub szybkie narzędzie odniesienia dla chrześcijan i innych zainteresowanych osób, które docierają do takich dusz. Istnieje już wiele innych praktycznych i naukowych książek demaskujących fałszywą naukę, że Pan Jezus jest tylko Bogiem z małej litery, albo jakimś mniejszym rodzajem stworzonej istoty. No i niniejsze rozważania Briana Reynoldsa są próbą przyjrzenia się tym fragmentom Pisma Świętego, które jasno i niezaprzeczalnie pokazują, że natchnieni autorzy Biblii łączą Jehowę ze Starego Testamentu z Jezusem Chrystusem z Nowego Testamentu. I całość tych rozważań nie miała na celu przedstawić naukowej rozprawy, lecz raczej to, co jest nabożne i przeznaczone dla serca. Z tego powodu techniczny żargon nie powinien nam tutaj towarzyszyć. Jest ograniczony do minimum. Jeśli te rozważania umocnią i przekonają wierzących do prawdy, że Jezus jest Jehową, no to cel tej pracy zostanie osiągnięty. Teksty biblijne są oczywiście bezpośrednio z oryginału Słowa Bożego. Dlatego, oby nasz wielki Bóg i Zbawiciel Jezus Chrystus błogosławił ku Jego czci i błogosławieństwu tę pracę. I odnośnie tego, że Jezus jest Jehową, oczywiście musimy pamiętać, że Ojciec jest również Jehową. Jedność Trójcy Świętej mogła być zasygnalizowana w Starym Testamencie, ale została w pełni objawiona dopiero w Nowym Testamencie, o czym możesz przeczytać w Mateusza 3, rozdział 16-17 werset. Jednak jak napisał pewien autor o nazwisku Arthur Pridham, to, że Jezus jest Jehową, jest zbawczym wyznaniem prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Komentarz Pridhama na temat psalmów, strona 424. Natomiast to, że Jezus jest wielkim Bogiem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, jest wprost napisane w liście do Tytusa 2:13. Rozważania nad boską chwałą Chrystusa. Co skrywa imię? A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Mateusza 1:21. Jakie znaczenie ma imię? W naszych czasach ogólnie rzecz biorąc, za imionami nadawanymi dzieciom nie stoi wiele myśli. Praktyka nadawania imion pokrewnych lub przodkach nie jest we współczesnym społeczeństwie tak powszechna jak w poprzednich pokoleniach. Niektóre imiona brzmią dziś, przynajmniej dla starszych uszu, jakby zostały wymyślone na poczekaniu lub były wynikiem zbyt aktywnej wyobraźni. Celebryci ze świata rozrywki mają talent do nadawania swoim dzieciom niedorzecznie dziwnych imion,
które wprawiają dziecko w zakłopotanie, gdy dorasta. Częściej jednak imiona nadawane są po prostu ze względu na ich aktualną popularność. W czasach biblijnych imiona nie były jednak nadawane lekkomyślnie, lecz zazwyczaj wyrażały prawdziwy sens i znaczenie. Imię określało nie tylko to, kim była dana osoba, ale także to, kim rodzice mieli nadzieję, że się stanie. Mając na uwadze takie coś, około czasu narodzin Pana Jezusa w Judei było wielu małych chłopców o imieniu Jezus. Było to dość powszechne imię w tamtym okresie, jednak żaden z rodziców tych chłopców nie otrzymał tego imienia bezpośrednio od anioła. W rzeczywistości samo imię Jezus ma ogromne znaczenie w świetle prawdy, którą zamierzamy zgłębić ze Słowa Bożego. Jehowa, Zbawiciel. To w Ewangelii Łukasza podczas zwiastowania Maria dowiedziała się, o wielkości tego, który był w jej łonie. On będzie Synem Najwyższego. I tam też dowiedziała się, że jego imię będzie brzmiało Jezus. Ale to w Ewangelii Mateusza, pierwszej księdze Nowego Testamentu, znajdujemy wskazówkę dotyczącą znaczenia tego imienia. I to właśnie w Ewangelii Mateusza, w pierwszym rozdziale, mamy jednoznacznie stwierdzone przez Ducha Świętego, że ten, który miał się narodzić, to nikt inny jak sam Jehowa, Bóg. To imię Jezus, jak wiadomo, jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego imienia Jozue i oznacza Jehowa jest zbawieniem lub Jehowa Zbawiciel. Mateusz daje nam jednak dodatkowy komunikat, że sam Jehowa przyszedł, aby zbawić swój lud od jego grzechów. W wersetach rozpoczynających Ewangelię Mateusza czytamy o genealogii Chrystusa, że był on synem Dawida i synem Abrahama. Jeśli w tych fragmentach dowiadujemy się, że będzie on prawdziwie człowiekiem, to w wersecie 21 dowiadujemy się, że będzie on również prawdziwym Bogiem. Jakby na potwierdzenie tego Mateusz cytuje proroctwo Izajasza, 7 rozdział, 14 werset, że dziewica pocznie i porodzi syna, a on będzie nazwany Emanuel, co oznacza Bóg z nami. Jak wnikliwie zauważył William Kelly, lud Jehowy był jego ludem, a on powinien wybawić go nie tylko od wrogów, ale i od grzechów. Cóż to za świadectwo dla niego i dla nich, błogosławione dla każdej grzesznej duszy, która je usłyszy. Również tutaj, tylko w jednej Ewangelii, słyszymy o Jezusie jako o Emmanuelu. Jest to równie pouczające i piękne, ponieważ Żyd mógł o tym zapomnieć. W rzeczywistości, w języku hebrajskim, jest to Jeszua, Jozue. Jezus jest grecką transliteracją hebrajskiego imienia Jezus. Jest też spolszczoną czy zangielszczoną formą Jezus. Taki Żyd szukał boskiego Mesjasza. Stosunkowo niewielu Żydów spodziewało się czegoś takiego. Oczekiwali potężnego króla i zdobywcy, a jednocześnie kogoś, kto byłby zwykłym człowiekiem. Ale tutaj widzimy, że Duch Święty przez ich własnego proroka Izajasza, oprócz tego, że mówi o nim jako o człowieku, troszczy się o to, aby pokazać, że był on czymś więcej niż człowiekiem. Był Bogiem. Tylko Mateusz wydobywa to wyraźne świadectwo wielkiego ewangelicznego proroka. Bóg z nami. Oczywiście nie ma nic bardziej oczywistego w Piśmie Świętym niż fakt, że w osobie Jezusa Chrystusa Bóg został objawiony w ciele.
jak mówi nam przecież 1 Tymoteusza 3:16. I nie tylko. Objawił się nam jako taki na samym początku Nowego Testamentu. A jednak, jakże ludzie potykają się o to i zaprzeczają tej sprawie ku swemu wiecznemu wstydowi i ruinie. Pomyśleć, że Jehowa zniżył się do przyjścia na ten świat. Pomyśleć, że Jehowa zniżył się do przyjścia na ten świat, by odwiedzić swój lud Izrael, a ostatecznie stać się światłem dla nas pogan, jest, jak to wyraził pewien autor hymnu, miłością tak niesamowitą, tak boską. Oczywiście mowa o autorze hymnów o nazwisku Isaac Watts i tytuł pieśni jest Kiedy patrzę na cudowny krzyż. Jak to trafnie skomentował ktoś inny, jego imię Jezus lub Jozue, Jehowa Zbawiciel, nie jest zwykłym imieniem, ani nie wskazuje na jakąś abstrakcyjną prawdę, ani na jakąś teorię, którą należy rozwinąć w odniesieniu do jego historii. Tak naprawdę lud Jehowy jest jego ludem. On jest Jehową i Zbawicielem. Jest pełną rzeczywistością swego imienia. W pełni urzeczywistnia swoje imię. On wybawi swój lud od jego grzechów. Proroctwo już wcześniej ogłosiło cudowną prawdę o jego osobie, o dziewicy z księgi Izajasza, która miała być brzemienna, a której syn miał być nazwany Emanuelem. Bóg miał być w nim z nami. Co według słów anioła miało oznaczać Jehowę, który przyszedł, aby uwolnić nas od tego, co stanowiło barierę dla intymności, a w sobie samym, aby zbliżyć do siebie Boga i człowieka. I to są słowa Frederica W. Granta z komentarza Mateusz do Jana, Numerical Bible, Biblia numeryczna. Jakże błogosławiona jest znajomość Chrystusa jako Zbawiciela, tego, że On umarł za nasze grzechy, bo choć wyrażenie On zbawi swój lud od jego grzechów odnosi się przede wszystkim do ludu izraelskiego, gdy patrzy się na jego kontekst, to jednak Jehowa Zbawiciel chciał również umrzeć za nas, którzy jesteśmy grzesznikami z pogan. Tak donoszą nam m.in. takie miejsca z Biblii jak Galacjan 2 rozdział 15 werset, Efezjan 2 rozdział 2 werset i Dzieje Apostolskie 15 rozdział 14 werset. Pan Jezus przyszedł z szafirowego tronu chwały na zakurzone drogi pierwszowiecznej Judei, aby szukać i ratować to, co zginęło. Najpierw odwiedził zagubione owce z domu Izraela i do końca umiłował swoich, nawet jeśli oznaczało to krzyż. Ale Chrystus Jezus umarł za wszystkich grzeszników, niezależnie od tego, czy są Żydami, czy poganami. I niech będzie błogosławione Jego imię, On wciąż zbawia grzeszników po dziś dzień. W styczniu 2007 roku 50-letni pracownik budowlany Wesley Atrey czekał na pociąg metra w Nowym Jorku ze swoimi dwiema małymi córkami. Obok niego stał 20-letni student koledżu Cameron Hollopeter. Przed przyjazdem pociągu pan Hollopeter dostał ataku i wypadł z peronu na tory metra. Pan Autrey natychmiast skoczył na tory i gdy pojawiły się światła pociągu, numer jeden wcisnął poszkodowanego studenta i siebie do głębokiego na 2 metry rowu odwadniającego między szynami torów. Hamulce 37-tonowego pociągu zaskrzypiały, ale nie zdołał się on zatrzymać na czas i 5 wagonów przetoczyło się nad ich głowami, zanim się zatrzymał.
Odcięto zasilanie i pracownicy w końcu wydobyli obu mężczyzn bez szwanku. Smar z dna pociągu pozostawił ślady na jasno-niebieskiej czapce, którą pan Autrey miał wtedy na sobie. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Bush, wspomniał o bohaterstwie pana Autreya w swoim orędziu o stanie państwa. Można o tym przeczytać w New York Times ze stycznia 3-7. Narażał on swoje życie na wielkie ryzyko dla kogoś, kogo nawet nie znał. Na szczęście ze szczęśliwym zakończeniem. Pomyślmy jednak o naszym błogosławionym Zbawicielu, który cierpiał za nas, aby przyprowadzić nas do Boga, jak mówi pierwszy list Piotra 3,18. Któż może pojąć, co on zniósł, abyśmy mogli być zbawieni od wiecznego sądu? Pan Jezus zniósł gniew Boży za nasz grzech i złożył za nas swoje życie. Niebieska czapka Wesleya Autreya nosiła ślady smaru jako dowód jego bohaterstwa, ale nasz Zbawiciel na zawsze będzie nosił rany na rękach, stopach i boku, w chwale jako dowód jego ofiary za swoich. I tak jak pan Autrey słusznie zasłużył na honor i uznanie, jakie otrzymał za swoje bohaterstwo, tak błogosławiony pan Jezus będzie chwalony przez całą wieczność za uratowanie swojego ludu od grzechów. Bóg z nami. Być może byłoby właściwe i pomocne tutaj porozmyślać trochę nad tą porywającą prawdą. Bóg z nami. Chrystus jest nie tylko Jehową Zbawicielem, tym, który zbawia swój lud od jego grzechów, ale jest również Bogiem, który mieszka pośród swego ludu. Wiadomo, że Ewangelia Mateusza przedstawia Pana Jezusa jako Króla Izraela. Została ona nazwana Ewangelią Królestwa, ale w tej Ewangelii jest jeszcze jeden uderzający temat, który nie jest tak często zauważany. Obecność Boga ze swoim ludem. Wiecznym celem Boga jest zamieszkanie ze swoim ludem, jak mówi nam Objawienie 21:3. A więc jest rzeczą właściwą, że w pierwszej Ewangelii znajdujemy ten temat wpleciony od początku do końca. O, cudowna rzeczywistość tego, co zostało nam objawione w Nowym Testamencie. Jehowa odwiedził swój lud, a oni mogli prawdziwie powiedzieć, że Bóg był z nimi. Ale my również możemy powiedzieć, że Bóg jest z nami. Przypominają się ostatnie słowa wielkiego angielskiego ewangelisty Johna Wesleya, który, gdy leżał umierający i wydawał ostatnie tchnienie, powiedział: najlepsze ze wszystkiego jest to, że Bóg jest z nami. Wesley i ludzie zwani metodystami, to jest książka Richarda P. Heitstenera. I z niej mamy to świadectwo o śmierci Wesleya. O Ewangelię, to w początkowym rozdziale znajdujemy cel jego obecności z nami. W Ewangelii Mateusza on przyszedł, aby zbawić swój lud od jego grzechów, jak mówi nam Ewangelia Mateusza 1:21. Rzeczywiście, jak widzieliśmy, imię Jezus oznacza Jehowę Zbawiciela. Bóg był na tym świecie, aby zająć się grzechami swojego ludu. Nie w ramach sądu, ale aby być zastępcą ofiarnym, ofiarą za grzechy. Jak cudownie, że Emanuel, Bóg z nami, byłby gotów cierpieć i umrzeć za swój lud. W Ewangelii według Mateusza 18:20 czytamy o obietnicy jego obecności z nami. Pan zachęca nas swoją obietnicą, że będzie pośród dwóch lub trzech wierzących zgromadzonych do jego imienia. Pan przyłożył swoją pieczęć do mikrokościoła, można by tak powiedzieć, podczas gdy ludzie byliby pod wrażeniem mega kościoła. Oczywiście nie ma żadnego biblijnego stwierdzenia przeciwko dużym zgromadzeniom. Kościół w Jerozolimie mógłby liczyć nawet kilka tysięcy, ale Pan wyraźnie uznaje najmniejszą możliwą liczbę. Człowiek byłby pod wrażeniem tego, co jest duże. Pan obiecuje swoją obecność bez względu na to, jak wielu ich będzie.
Oczywiście uznaję i jestem wdzięczny za to, że istnieje wiele bardzo dużych kościołów, które głoszą solidną, zdrową Ewangelię i pozostają wierne Panu Jezusowi. Izrael miał geograficzne centrum kultu, najpierw w Shiloh, potem Jerozolimę. Potem Jerozolimę, ale chrześcijanie nie patrzą na miasto lub geograficzne centrum na ziemi, ale mają boską osobę jako swoje centrum. W końcowym rozdziale Mateusza Pan Jezus oświadcza swoim uczniom o trwałości swojej obecności z nami. Będzie z nami zawsze, po wszystkie dni, nawet aż do skończenia tego wieku. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 20 werset. Tak długo jak zgromadzenie, Kościół trwa i Ewangelia jest głoszona wszystkim narodom, On będzie z nami. Wszelka władza w niebie i na ziemi została Mu dana i będzie z nami, aby umożliwić nam wypełnienie wielkiego posłannictwa, wielkiego zlecenia, aż do zakończenia tego dzieła. Jest oczywiste, że z proroctwa Izajasza 7:14, które cytuje Mateusz, Duch Święty proroczo oświadczył, że Mesjasz, który będzie z nami, będzie Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Izajasz znowu i znowu mówi o chwale i wielkości Mesjasza, nadziei Izraela i narodów. Izajasz ma więcej do powiedzenia o boskiej chwale Chrystusa. Cytat z Ewangelii z Mateusza, cytat Mateusza z Izajasza 7:14 nie pozostawia w naszych umysłach wątpliwości, że Pan Jezus, Emanuel, jest osobą boską. Ale Izajasz miał więcej do powiedzenia o wielkości osoby Mesjasza. Izajasz napisał również, albowiem nam się narodziło dziecię, nam się dał syn. Imię Jego jest nazwane Cudowny Doradca, Bóg Potężny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju, jak mówi nam Izajasza 9:6. Pierwsza część tego proroctwa przedstawia Jego człowieczeństwo, a w drugiej części wersetu przedstawione jest Jego bóstwo. Jako dziecko miał się narodzić. Miał się narodzić na tym świecie, ale jako syn został dany. Dał się nam. Był taki od całej wieczności. Doskonałe bóstwo i doskonałe człowieczeństwo są tutaj zjednoczone w jednej błogosławionej osobie. Następnie, gdy prorok mówi o tysiącletnim panowaniu Chrystusa, jak to mówią słowa, rząd będzie na jego ramieniu, znajdujemy listę imion, które miały charakteryzować Mesjasza. Te imiona Pana Jezusa zapowiedziane przez proroka Izajasza zostaną w pełni objawione dopiero w czasie Nowego Przymierza. To właśnie w nadchodzącym chwalebnym Królestwie Pana Jezusa Chrystusa zostanie ogłoszona i poznana pełnia tego, co wyraża te pięcioro imion. Jednak chrześcijanin nie musi czekać na ten dzień Nowego Przymierza, aby cieszyć się i korzystać z tego, co one sugerują, ponieważ możemy je stosować w naszym życiu już dziś. Jest to wspaniała zasada. Wszystko, co zostanie w pełni ujawnione w Królestwie, może być wykorzystane przez chrześcijanina już teraz dzięki Duchowi Świętemu, co oznajmia nam list do Rzymian. I chciałbym, żebyśmy wspólnie się krótko zastanowili nad tymi imionami z Nowego Przymierza, jakie przyjmie w
tysiącleciu imionami z Nowego Przymierza, jakie Jezus przyjmie. Po pierwsze, cudowny. Cudowny. Słowo to oznacza niezwykły. To, co budzi respekt i zdumienie. Przez spektakularne dzieła Boga w stworzeniu lub Jego interwencje historyczne w imieniu ludu Bożego. Słowo cudowne. Słowo to zostało użyte, gdy anioł pański ukazał się ojcu Samsona, o czym możemy przeczytać w Księdze Sędziów 13:18, gdzie niektóre przekłady tłumaczą to jako przedziwne. Doradca. Pojęcie radcy było często używane w odniesieniu do tych, którzy udzielali rad królom, kogoś, kto może robić mądre plany. Mesjasz miał być przepojony duchem rady i widzimy to w Izajasza 11:2. Nie istnieją żadne problemy ani trudności, które pojawiają się w przyszłym świecie, a które byłyby dla niego nie do rozwiązania. Rzeczywiście widzimy wiele przedsmaków tego w Ewangeliach podczas ziemskiej służby Pana. Nie istnieją żadne problemy ani trudności, które pojawiają się w przyszłym świecie Nowego Przymierza, a które byłyby nie do rozwiązania dla Pana Jezusa. Rzeczywiście widzimy wiele przedsmaków tego w Ewangeliach podczas ziemskiej służby Pana. Było wiele okazji, w których trudne, a nawet podstępne pytania były przynoszone do Pana Jezusa. Ale jakże często Jego pytający byli pozbawieni głosu i bali się nawet zadać Mu dalsze pytania. Podobnie nadchodzące Królestwo Chrystusa w Nowym Przymierzu będzie zarządzane zgodnie z Jego wielką mądrością i radą, ale błogosławione niech będzie Jego święte imię, my również możemy dziś szukać u Niego wskazówek i pomocy w wielu życiowych zawiłościach. On prawdziwie jest mądrością Bożą. Warto wspomnieć, że niektóre tłumaczenia łączą słowo cudowny z doradcą, i w ten sposób brzmią cudowny doradca. Tak na przykład niektóre przekłady to oddają. Na przykład Theological Wordbook of the Old Testament mówi, że można to przetłumaczyć jako cud doradcy. I jeśli to tłumaczenie jest poprawne, to fragment ma 4 boskie imiona zamiast 5. Także warto wziąć pod uwagę, co mówi nam Słowo Boże Mateusza 22:15-46 oraz 1 Koryntian 1:24. Kolejne imię, Bóg Potężny. Bóg Potężny, hebrajskie słowo określające to boskie imię, to El Gabor. Albo El Gibbor. El jest najbardziej starożytnym i podstawowym z hebrajskich imion Boga. Oznacza ono siłę, moc i wyższość. Druga część tego imienia to Gibbor, co oznacza potężny lub bohater. Pan Jezus jest El objawiającym się w ciele. Ten mocarz jest nie tylko zdolny do zbawienia, ale także zdolny do zachowania, czyli do ocalenia. El jest Bogiem, którego w swej niewiedzy czciły narody pogańskie i ludy rdzenne. Nie byli z nim w związku przymierza i nie mieli objawienia Pisma Świętego, ale uznawali jego moc i boskość i bezwiednie
czcili go jako wielkiego ducha lub nieznanego Boga, o czym mówi nam na przykład list do Rzymian 1:20 albo Dzieje 17:23. Ktoś powiedział, że złożone imię El Gibbor przedstawia tajemnicę Boga człowieka. Oczywiście wiemy, że Izrael był jedynym narodem w przymierzu z Bogiem. Jehowa jest imieniem, które objawia się w Jego przymierzu i relacji ze swoim ludem. Kolejny tytuł: Ojciec Odwieczny. Chrystus jest źródłem i podtrzymywaczem wieków. To imię opisuje Jego relację w stosunku do czasu, a nie Jego relację w bóstwie. Ten werset nie może być użyty do wspierania doktrynalnej herezji modalizmu. Modalistyczny pogląd na bóstwo, taki jak wyznawany przez jednościowych zielonoświątkowców z ruchu Tylko Jezus, zaprzecza rozróżnieniu osób w Trójcy. Ten cytat jest oparty na wielkim proroctwie Izajasza 2 od 1 do 4. Pan Jezus jest życiem wiecznym i Jego dawcą dla tych, którzy wierzą. Wszystko ma swoje źródło w Nim, czy to czas, przestrzeń, energia, materia, czy moce anielskie. On nie ma początku, ale wszystko zaczęło się od Niego, o czym mówi nam na przykład list do Kolosan, 1:16, albo Jana, 1. To w tym sensie Chrystus jest nazwany Ojcem Wieczności. W istocie żaden zwykły człowiek nie mógłby być tak nazwany. Kolejny tytuł: Książę Pokoju. W parku położonym po wschodniej stronie siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku znajduje się kamienny pomnik, podarowany w 1959 roku przez były Związek Radziecki. Na pomniku wyryte są słowa: bijmy miecze na lemiesze. Ten cytat jest oparty na wielkim proroctwie z Izajasza 2 od 1 do 4. Ale to nie ONZ ani żadna inna instytucja człowieka. Ale ONZ ani żadna inna instytucja człowieka nie przyniesie pokoju naszemu światu. Proroctwo to mówi bardzo wyraźnie, że nastąpi to na końcu dni. Proroctwo to mówi bardzo wyraźnie, że nastąpi to na końcu dni w czasie nowego przymierza, jak mówi nam Izajasza 2:2. I tylko wtedy, gdy chwała i majestat Pana poniży wyniosłe spojrzenia człowieka w dniu Pana, czyli będzie to już po dniu Pana, jak mówi nam werset 10 i 11. Izajasza 2:10-12 z rozdziału 2. Książę pokoju będzie najpierw sądził narody podczas swego przyjścia w chwale, a następnie ustanowi swe chwalebne królestwo, dając tym samym nowe przymierze, co spowoduje koniec wszelkich wojen. Rodziny już nigdy nie będą musiały opłakiwać utraty swoich synów, a niewinni cywile już nigdy nie będą musieli zmagać się z okropnościami i cierpieniem wojny w swoich krajach. Jest to zgodne z biblijną zasadą, że zanim nastanie pokój, musi być najpierw sprawiedliwość. I chciałbym odesłać każdego, kto czyta Słowo Boże z powagą, do Psalmu 72, wersety 2-3, a właściwie do całego psalmu, który nazywamy Psalmem Tysiąclecia, gdzie widzimy najpierw ustanowiony sąd i sprawiedliwość, a następnie przychodzi pokój w Nowym Przymierzu. Którego owocem jest obfitość pożywienia, co widać na końcu psalmu.
Możesz zobaczyć także Izajasza 32:17. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój. Sąd musi przyjść przed zmianą dyspensacji. A kiedy sprawiedliwość zostanie ustanowiona, pokój wypłynie. Pole musi być oczyszczone ze wszystkiego, co obraża i z tych, którzy czynią nieprawość, zanim to pokojowe królestwo zostanie ustanowione. Tak, zanim zacznie się nowe przymierze i zanim to pokojowe królestwo zostanie ustanowione. To widzimy między innymi w Mateusza, Ewangelii 13:41. Ta zasada jest również widoczna w naszym osobistym zbawieniu. Grzech musi być najpierw ukarany, zanim będzie mógł nastać pokój. Nasz grzech został sprawiedliwie osądzony na krzyżu, o czym mówi nam m.in. list do Rzymian, 5:1. Brak pokoju na świecie jest spowodowany chciwością człowieka, przez co nieprawość, ucisk i niesprawiedliwość panują w większości krajów świata, co jest powodem wojen i walk, jak mówi list Jakuba. Nie tylko nastąpi zaprzestanie wojen, ale i uzbrojenie wojenne zostanie zamienione na produkcję żywności. Król Jezus z Nazaretu całkowicie rozmontuje światowy kompleks militarno-przemysłowy, o czym mówi nam Psalm 46:9. Proroctwo Izajasza mówi, że narody nie będą już uczyć się wojny, o czym mówi nam Izajasza 2:4. Jak wiele czasu, energii, bogactwa i nauki człowiek poświęca na badania i produkcję broni, nie wspominając o utrzymywaniu armii i prowadzeniu wojen. Świat wydaje około 1,6 biliona dolarów rocznie na budżety wojskowe. Te pieniądze są więcej niż wystarczające, aby nakarmić biednych tego świata. W czasie nowego przymierza, w tysiącletnim królestwie pokoju, punkt ciężkości zostanie zwrócony z wojny na rolnictwo. Pański system gospodarczy w przyszłym wieku nie będzie kapitalistyczny, lecz raczej agrarny. Psalmista przepowiada, że będzie obfitość zboża na ziemi. Czyli 72 psalm, werset 16. On rzeczywiście będzie księciem pokoju, jednak teraz możemy powiedzieć, że on jest naszym pokojem i uczynił pokój dla nas i mamy pokój w wierze. Jak poucza nas list do Efezjan, 2:14, Kolosan, 1:20 i Rzymian, 15:13.